Siemaneczko, Guardianie. Dzisiaj taka mała zabawa. Macie może jakieś ulubione bronie legendarne, które chcecie przenieść do kolejnego sezonu? Podzielcie się nimi w opisie tego filmu. Ja będę pierwszy. A więc zaczynajmy. Ponieważ doby broni jest tak wiele i trudno zdecydować, o których wspomnieć, wybiorę dzisiaj dla Was 5 par. Będą to bronie, które występują o pewnym w slocie primary a secondary, zajmujące parę, czyli będzie to para sidearmów, autorifli, shotgunów, snajperek oraz submachine gunów. Jeżeli nie wymieniłem Waszego ulubionego Gnawik Hunger albo Reckless Oracle, to tylko dlatego, że zabrakło po prostu mi na to miejsca. Mogłem wybrać tylko jeden automat w slocie primary oraz jeden w slocie secondary, ale właśnie też po to, żebyście Wy to zrobili. Jeżeli macie jakieś ulubione, bardzo fajne handcany, skauty, pulsy, granatniki, to bardzo proszę wspomnieć o nich w opisie tego filmu. Swoje bronie wytypowałem dlatego, że w związku z tym, że mają jakieś określone perki, które udało mi się na nich wytropić, dobrze mi się po prostu nimi gra. Przejdźmy zatem do tematu. Pierwsza para to będą sidearmy. W slocie kinetycznym będzie to Lonesome, który akurat ma zamiennie. Albo Kicklipa, jeżeli chcemy zwiększyć jego damage po przeładowaniu, albo Demolitionista, jeżeli chcemy robić builda na granaty. Dodatkowo mamy tutaj Full Auto, czyli strzela automatycznie. W slocie sekundary mamy The Fool's Remedy. Fool's Remedy ma też Kicklipa, czyli zwiększa swój damage po przeładowaniu, oraz Feeding Frenzy, czyli szybciej przeładowuje po killu. Fool's Remedy będzie w tym przypadku miał większą szybkostrzelność, będzie też miał większą prędkość przeładowania, natomiast obydwu strzela się bardzo dobrze. Mają bardzo fajny damage, dobrą stabilność, szybko nie szutasz mowy. Druga para będzie to w slocie Primary Forward Path, którego lubię dlatego, że mam Multi Kicklipa, czyli zwiększa swój damage po przeładowaniu, jeżeli zabijemy co najmniej 3 przeciwników, oraz Dynamic Sway Reduction, czyli mam po prostu niezłą stabilność. W slocie sekundary mamy Summonera, którego lubię głównie za jego Zen Moment oraz stabilność na Masterworku, czyli jest bronią bardzo stabilną. Niszczenie potworów obydwa tymi autoriflami to sama przyjemność. Co to dużo mówić, na pewno każdy z Was już to próbował, na pewno każdy z Was będzie mógł to potwierdzić. Trzecia para to shotgun. W slocie kinetycznym mamy Perfect Paradox, który ma perka Rampage, czyli perk do zwiększenia damage'u, oraz perka Demolitionist, czyli jeżeli rzucimy grę, to przeładujemy sobie tego shotguna. W slocie sekundary mamy Ikelosa, który ma perka Surrounded, Surrounded Spec, czyli znowu zwiększony damage, oraz perka Feeding Frenzy, czyli po killach szybciej przeładowuje. Gunplay jak to z shotgunów. Wpiłem się tam do środka na pałę, prawie zginąłem, ale Perfect Paradox przeładowany granatem. Wyciągamy Ikelosa i Ikelos dokańcza sprawę. No jak to shotgun, co tu dużo mówić. Po prostu musi być blisko i niższych przeciwników. Czwarta para to dwie snajperki. Obydwie mamy na dużej prędkości przeładowania. W slocie primary mamy Long Shadow. Long Shadow ma triple tap oraz snapshot sights. Powiem Wam, że nie umiem już grać bez snajperki, która nie miałaby snapshot sighta. Tutaj mamy również drop mag, czyli zwiększoną prędkość przeładowania. Na slocie sekundary mamy Omniscient Eye, która ma również Snaps Hot Sights oraz dużo prędkość ładowania. Long Shadow ma 90 RPM, Omniscient Eye ma 140 RPM. Zbytnio nie czuwa się między tym różnicy, obydwa strzelają bardzo szybko, obydwa przeładowują się bardzo szybko. No generalnie snaperki jak to snaperki. Musimy je używać w zależności od sytuacji. Ostatnia para to dwa submachine guny. Pierwszy to Cold Front w slocie primary, który ma Kill Clipa, czyli Damage, Feeding Frenzy, czyli prędkość ładowania, oraz Drop Maga, czyli prędkość ładowania. W slocie sekundary mamy Ikelosa, który ma Surrounded, czyli Damage, Threat Detector, czyli prędkość przeładowania, oraz również magazynek do prędkości przeładowania. Obydwa te submachine guny to nie ukrywam moi faworyci. Jeżeli chcemy się wbić w grupę adów, to najlepiej wziąć submachine guny. Niszczą z bliska wszystko, co przed nie postawimy. Kolfont się bardzo szybko przeładowuje, Ikelos również. Niestety Kolfont będzie bronią, która wcześniej zostanie sensytowana, ale sezon zimowy jeszcze przeżyje. Drodzy Guardianie, jestem bardzo ciekaw Waszych faworytów. Bardzo proszę Was, stawcie w opisie tego filmu, jakie bronie przenosicie na kolejny sezon. Drodzy Guardianie, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.